kolejnym wydaniu naszego Infrastudio. Nagranie realizujemy w Arena Gliwice, gdzie pojawili się dziś obcy. Ciekaw jestem, czy słyszeliście kiedyś Państwo o synchronianach. Powie nam dzisiaj o nich, ale też o modelowaniu scenariuszy realizacji inwestycji budowlanych, czyli BIM 4D, Daria Kosmala z firmy Bentley Systems. Zapraszam. Dziękuję za zaproszenie. Cześć Dario, zapraszam, proszę. Daria, dla wielu, którzy Cię znają i uczą od Ciebie przecież typowo budowlanych narzędzi BIM, myślę, że sporym zaskoczeniem będzie, jeśli powiem, że jesteś architektem. Czy to prawda? Tak, to prawda. Skończyłam architekturę i urbanistykę. Jak zauważyłam, sporo osób, które się interesują technologią BIM i metodyką, albo czynnie ją wdrażają, stosują, to są właśnie architekci i architektki. Mhm. Ale dodaj jeszcze, że mimo, że pracujesz w tej chwili w Krakowie, tak, to studiowałaś jednak na Politechnice Śląskiej. Tak, studiowałam, również mieszkałam na mieście i w akademiku. Bardzo lubiłam Śląsk. Podobały mi się te przemysłowe klimaty, architektura przemysłowa, a właściwie to, jak można ją przekształcać. Nawet na temat pracy dyplomowej wybrałam sobie adaptację zabudowań pokopalnianych na park technologiczny. To czemu w końcu nie zostałaś takim wziętym śląskim architektem? Bardzo chciałam zrobić uprawnienia budowlane. A to oznacza, że trzeba pracować na budowie. I udało mi się namówić właściciela firmy budowlanej, aby zatrudnił mnie jako inżyniera budowy. No i na tych budowach poznałam fantastycznych ludzi. Pracowałam i marzłam w kontenerze, klnęłam jak szewc i bardzo mi się to podobało. Czułam się jak ryba w wodzie. No a później wyjechałam za granicę. Ja myślałam w ogóle o tym, jak by można było przejść w ogóle całkowicie do pracy na budowie, ale awansowałam do roli matki i musiałam czasowo zawiesić plany zawodowe. Okej. A jak to się stało, że związałaś się z firmą Bentley? W Polsce to raczej nie jest taki wiodący dostawca oprogramowania dla architektów, prawda? Tak. Faktycznie wśród architektów jest mało znany. Mnie samej kojarzyło się głównie z geodezją, zaś Bentley sam mnie odnalazł. Początkowo zajmowałam się sprzedażą Open Buildings, wielobranżowego narzędzia do modelowania w technologii BIM. Później również MicroStation, czyli CAD, a rok temu przeszłam na stanowisko inżyniera aplikacji i również poszłam sobie na studia BIM i wreszcie miałam czas, a także musiałam zająć się technologią, pobawić się i po prostu wdrożyć na poważnie. No, muszę Ci się przyznać, że zaraz wiesz, po transformacji politycznej, gdzieś tam na początku lat 90. Otwieraliśmy naszą spółkę Cadmos i ze wspólnikiem zastanawialiśmy się wówczas, czy związać się z Autodeskiem, czy z Bentleyem. Trudna to była decyzja, wiesz, bo byliśmy świadomi pewnej przewagi ówczesnego MicroStation nad AutoCADem, no ale jednak zdecydowały takie, wiesz, zbyt duże różnice w zakresie wsparcia partnerów w Polsce. Jak dzisiaj to wygląda? Dzisiaj Bentley najchętniej zatrudnia właśnie w Polsce, przynajmniej w Europie, choć oczywiście pracujemy globalnie. Zaś o wsparcie partnerów może najlepiej zapytać partnerów, bo z tego, co ja widzę, radzą sobie świetnie. Większa popularność MicroStation wśród geodezji i infrastruktury w stosunku do popularności w architekturze wynika najprawdopodobniej z tego, że jest to jakby geodeci i ludzie pracujący z infrastrukturą potrzebują tego, co oferuje MicroStation, czyli interoperacyjność, georeferencje, taką wydajność na dużych modelach. To powiedz, jak Bentley postrzega dzisiaj polski rynek, a może właściwie bardziej powinien powiedzieć rynek Europy Środkowo-Wschodniej? Ponieważ w Bentleyu priorytet ma infrastruktura, a liczą się rynki pod względem inwestycji, dużych inwestycji infrastrukturalnych. A tych, jak wiadomo, obecnie na naszych rynkach nie brakuje. Dobrym przykładem jest na to choćby CPK, Rail Baltica, nasze drogi, autostrady. To już są inwestycje w skali europejskiej i to również oznacza rozwój.
również technologiczny, a także zmianę sposobu myślenia, bo zaczynamy widzieć, że jest potrzeba zmiany. I świetnym dowodem na to jest choćby konferencja InfraBIM. Zauważyłem też, że pojawiła się nowa nazwa, taki zupełnie nowy pomysł, Virtuosity. Możesz nam wyjaśnić, o co o tym chodzi? Virtuosity to platforma e-commerce, czyli strona internetowa, przez którą można kupić subskrypcję Bentleya. Ale w samym Virtuosity chodzi również o to, żeby mieć żywy kontakt z użytkownikami, ponieważ subskrypcjom towarzyszą szkolenia, mentoring i to jest bardzo potrzebne, kiedy się chce wdrożyć nowe technologie. Dario, trochę zmienię temat, bo pewnie znasz moje upodobania science fiction już z poprzednich wywiadów do dobrych powieści science fiction, zwłaszcza z tych, wiesz, z połowy XX wieku. A usłyszałem kiedyś od ciebie właśnie o synchronianach, co naprawdę od razu zwróciło moją uwagę. Kim oni są i skąd do nas przybyli? Mamy podobny gust, bo ja również bardzo lubię science fiction, ale nie tylko z lat 60., nie pogardzę również współczesnym. Synchronianie to osoby, których łączy fascynacja czasem. U mnie zaczęła się ona od krótkiej historii czasu, Hawkinga, ale o tym, że jestem synchronianką, dowiedziałam się w momencie, kiedy zobaczyłam, czym jest połączenie harmonogramu budowy razem z modelem BIM. No i wtedy pomyślałam, wow, to jest to. Tak poznałaś Pawła z Londynu? Pawła Krecza z Londynu? Tak, faktycznie. Poznałam go jeszcze tego samego dnia, choć akurat zdalnie. To właśnie Paweł udzielił mi pierwszych lekcji planowania i podstaw synchro. I to między innymi dzięki niemu. Jest to tak zaawansowany planistycznie program. Ale nie tylko Paweł miał duży wkład w rozwój tego programu, bo również użytkownicy, w tym również Polacy, mieszkający również za granicą. A możesz kogoś wymienić, bo chyba ich znam na też. Na przykład Michała Wojtaka z Mortensen z USA, Irka Kisilewicza, który pracuje przy IGES-2 w Skańska Kostein-Strabag. Maciek Kindler, którego tutaj też wszyscy dobrze znamy. Jak wiemy, teraz już przeniósł się do Polski. Również partnerzy mieli swój udział, a tam wśród Prima France Polaków reprezentuje Adam Wicherek. Kilka lat temu, kiedy z naszymi dyplomatami, Sandrą, Dawidem, uczyliśmy się synchro, żeby zamodelować nasuwany podłużnie wiadukt w Gliwicach, to Paweł nie był jeszcze pracownikiem Bentleya. Powiedz mi, jak się udało zintegrować wszystkich synchronian z ziemianami, powiedzmy? Synchronianie są wśród nas. Niektórzy po prostu jeszcze nie wiedzą, że nimi są. Kiedy ja poznałam Pawła, to był właśnie ten moment, kiedy Bentley kupił synchro. I przyznam się, że kiedy dołączałam do Bentleya, to myśl, że technologia BIM jest taką możliwością, taką szansą, żeby poprawić życie ludzi pracujących na budowach, była dla mnie dużym motywatorem. A synchro jest jednym z pierwszych produktów, które tak dobrze implementują BIM 4D. No, konkurencja jednak nie stoi przecież w miejscu, tak? Macie jakąś jeszcze przewagę nad nimi? Synchro służy do planowania i do zarządzania budową. To jest, ma własne API, pozwala na zintegrowanie danych różnego typu. To jest coś więcej niż samo planowanie 4D, to jest coś więcej niż wizualizacja, niż sekwencja. Do tego dochodzi też technologia iModeli, która pozwala na wdrożenie 4D na projektach, na których to było dotychczasowo bardzo trudne, albo czasami nawet niemożliwe, jak na przykład projekty liniowe, które są zbudowane z komponentów niekubaturowych. A Dario, a masz może jakieś ciekawe przykłady wykorzystania właśnie synchro tak w praktyce? Ciekawym przykładem projektu infrastrukturalnego, gdzie planowanie 4D odegrało naprawdę dużą rolę, jest projekt odbudowy wiaduktu Polczewera. Na pewno pamiętają Państwo katastrofę z 2018 roku, kiedy w trakcie burzy zawalił się wiadukt we Włoszech. Ten wiadukt został już odbudowany.
w sierpniu został oddany do użytku. Sekwencja, którą tu Państwo widzą, pochodzi z początku projektu. Od momentu rozpoczęcia budowy robotnicy pracowali codziennie, w dzień i w nocy. Była to sytuacja, kiedy projektowanie, planowanie i budowa działy się jednocześnie, w sensie dosłownym. Planowanie, zarządzanie budową poprzez model 4D pozwala zachować kontrolę nawet wtedy, kiedy dzieje się coś nieoczekiwanego, jak na przykład pandemia, która się wydarzyła i trzeba było reagować na już. No, BIM 4D wielu kojarzy się, wiesz, z taką wizualizacją po prostu budowy, a więc czymś mającym raczej funkcję marketingową niż taką twórczą. Wizualizacja 4D jest również ważna, bo kupujemy oczami, ona służy nam do komunikacji. Synchro ma własny silnik, można też korzystać z zewnętrznego, z iRay'a, integrujemy go z Lumenem RT. Ale sama wizualizacja to nie jest to samo, co planowanie 4D. Wizualizacja to jest tylko jedna z korzyści dla 4D. Samo synchro bazuje na metodzie ścieżki krytycznej, ale może również wspierać inne metodyki, jak Lean Construction, Tact Planning, Work Packages. Mocno skupia się na zasobach. No i w tych kierunkach widzę duży potencjał rozwoju. A jak ty jako architekt odnajdujesz się w tworzeniu takich harmonogramów? Ja sama nie tworzę tych harmonogramów, bo to robią planiści, planistki. Ja im pomagam zintegrować te harmonogramy, które pochodzą z różnych źródeł, z ASTY, z Primavery, z MS Project, razem z modelami BIM, które pochodzą od projektantów, a oni nie zawsze wiedzą, jak coś się buduje. I to jest właśnie moja rola. Pokazuję im również, jak tworzyć harmonogramy na bazie tych modeli BIM, co jest zupełnie nową metodyką, a także jak stosować Earned Value do kontroli projektu. Czyli mamy takie win-win, bo ja się czegoś uczę od nich, a oni ode mnie. No tak. A co zatem sprawiło, że oprócz oczywiście fascynacji czasem, o którym powiedziałaś dzisiaj, że i tym, co robi synchro, co budzi w tobie taki entuzjazm? Dla mnie jest to nie tylko planowanie czy wizualizacja, dla mnie jest to nowy sposób porozumiewania się dla ludzi pomiędzy projektantami a wykonawcami, pomiędzy planistami a ekipą, która będzie montowała zbiornik, pomiędzy kierownikiem budowy a jego majstrem. To jest zupełna zmiana sposobu myślenia o budowie, o zarządzaniu, kiedy mamy pewną taką demokratyzację, kiedy ta wiedza, co się zdarzy, należy nie tylko do wąskiego grona wtajemniczonych, ale może być powszechna dla wszystkich i zrozumiała. No, dzięki temu mamy wtedy lepszy plan, a lepszy plan to mniej stresu, lepsze życie dla wszystkich, no i fajnie jest robić coś dobrego. Dario, bardzo dziękuję Ci za dzisiejsze spotkanie, za rozmowę. Widzicie Państwo, że synchronianie są jednak wśród nas i to bardzo przyjaźnie do nas nastawieni. Potrzebujemy tych wyższych wymiarów BIM, także mam nadzieję, że synchronianie wkrótce się zintegrują z nami, z ziemianami. I jestem przekonany, że będzie tutaj bardzo duża zasługa Twoja właśnie, Dario. Państwu dziękuję już za uwagę i zapraszam na kolejne wydania naszego infrastruktury.